W sklepach trwają wyprzedaże. Witryny zachęcają ogromnymi przecenami, do minus 50%. Tak naprawdę, aby znaleźć przecenę sięgającą aż tyle, musimy się nieźle naszukać. Dlatego dzisiaj przyszliśmy do Galerii Słupsk, żeby sprawdzić, co warto kupić na przecenie i na czym najwięcej zaoszczędzić. W sklepie Rizers udało nam się znaleźć kilka naprawdę ciekawych ubrań, przecenionych o kilkadziesiąt złotych, a nawet więcej. Są to szczególnie kurtki i płaszcze. My zwróciliśmy uwagę na kurtkę pikowaną, ortalionową, która jest bardzo modna w tym sezonie, w kolorze szarym zresztą. Gumki, które są wszyte w rękaw, powodują to, że nasza ręka wygląda jak serdelki. I tak naprawdę ten model jest skierowany głównie do osób szczupłych. Cena bardzo atrakcyjna, z 250 zł na 150 zł. A teraz coś, co kochają wszystkie panie, futra. Jedni mówią, że sztuczne, inni prawdziwe. My znaleźliśmy płaszcz z futra sztucznego. Ten prosty płaszcz z paskiem w talii świetnie zarysuje linię kobiety. Uwypukli talię u pań, które często jej nie mają. Futra wracają co kilka sezonów jak bumerang. I tak naprawdę jest tylko jedna zasada. Nie łączmy dużych elementów futrzanych ze sobą, bo to po prostu nie pasuje i wygląda kiczowato. Jeśli mamy płaszcz, to płaszcz wystarczy. Nie łączmy go z futrzaną czapą, taką jak moja. Nie łączmy go z rękawiczkami, nie łączmy go też z ogromnym lisem na szyi. To po prostu wygląda niesmacznie. W sklepie Rizers udało nam się znaleźć cudny krótki płaszczyk, fioletowy, zwężany w talii, przeceniony z 200 zł na 90. Krój tego płaszcza jest doskonały dla osób, które mają szerokie biodra, ponieważ zatrzyma się on tuż przed pupą, nie tworząc z niej nieestetycznej bombki. Ciekawym motywem na zimę jest także dwurzędowy płaszcz. One zawsze powracają co jakiś czas na nasze ulice. Musimy jednak pamiętać, że dwurzędówka bardzo poszerza i mogą sobie pozwolić na nią tylko osoby, które dbają o linię. To, co nas urzekło w tym płaszczu, to genialny wielki kołnierz, a został on przeceniony z 230 zł na 180 zł, także się opłaca. Kupując na wyprzedażach, nie zapominajmy o dodatkach. Niektóre z nich są naprawdę przecenione. My znaleźliśmy bardzo ciekawe modele rękawiczek damskich, wykonanych ze skóry. Zostały one przecenione z 60 zł na 30. Na pewno sprawdzą się z każdym płaszczem i z każdą kurtką. Te niebieskie możemy przypasować na przykład do szarości. Wyglądają świetnie. A teraz sprawdzimy, co na przecenach kupiły słupszczanki. O, koleżanki, drogie koleżanki. Możemy zobaczyć, z głosu Pomorza jesteśmy. Chcielibyśmy zobaczyć, co żeście kupiły tutaj na wyprzedażach. Proszę. Powiedzcie. Bluzkę kupiłam. Jaką bluzkę? Możemy zobaczyć? Fioletową. Fioletowa, bardzo modna. Rozłożysz ją? Jasne. Opłacało się? Bardzo się opłacało. Ile zapłaciłaś za tą bluzkę? 20 zł. A ile kosztowała wcześniej? Już sprawdzę, bo nie wiem, 69,90 czy 70 zł. Dobra, możemy ją zobaczyć. Bluzka jest z bawełny prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy, znajdziemy ją. Oglądniemy ci ją dokładnie. Tak, 100% bawełna. Ma też elastyn, także świetnie się sprawdzi na każdej sylwetce, ponieważ będzie przylegała do ciała. A co u ciebie tutaj w reklamówce możemy znaleźć? Sukienkę. I to jest sukienka już na karnawał, tak? Taka dyżurna sukienka na wyjścia, na wieczór. Dyżurna na wyjścia. Widzę, że jest długość świetna. Dla ciebie super pasuje, bo do kolan, z tego co widzę. Tak. Prawda? Takiej szukałaś? Tak. Bardzo. Zazwyczaj wybieram długość do kolan. A ile kosztowała? 19,90. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że będą wam te ubrania długo służyły i dalej będziecie szukały wyprzedaży tutaj u nas w Słupsku? Tak, raczej tak, myślę. A czego jeszcze będziesz szukała? Raczej niczego konkretnego, a jeżeli coś się trafi, to po prostu kupimy. Dziękuję wam bardzo. Tym razem uciekamy już z Galerii Słupsk. Mam nadzieję, że panie dzięki nam kupią fajne kurtki w atrakcyjnych cenach, a już niebawem przedstawimy kolejne wyprzedaże w naszych słupskich galeriach.